Witam. Dzisiaj odpowiem na kolejne pytanie z naszej listy. Dlaczego praca nad jednymi intencjami idzie mi łatwiej, a nad innymi trudniej? Czy niektóre intencje są po prostu trudniejsze do zamanifestowania? Słuchajcie, stopniowanie w pracy z energią nie istnieje, a to oznacza, że nie ma trudniejszych i łatwiejszych intencji do zamanifestowania. Dla tej mocy w nas wszystko jest tak samo łatwe i proste. Jednocześnie faktycznie dość często zdarza się tak, że praca nad niektórymi intencjami zajmuje Wam więcej czasu niż nad innymi. Skoro stopniowanie w pracy mentalnej nie istnieje, to co za tym stoi? Odpowiedź jest prosta. Stoją za tym Wasze przekonania, Wasze założenia. I mówię tutaj o przekonaniach, założeniach, które macie głęboko w podświadomości. Słuchajcie, możecie sobie teraz powiedzieć przykładowo. No dobrze, wszystko zależy od moich założeń, moich przekonań, a więc ja zakładam sobie teraz, że wszystko manifestuje mi się natychmiast. I teraz powinnam mieć taką manifestację, prawda? No niestety nie jest to prawda, ponieważ to są tylko słowa, w które jeszcze nie wierzycie. Możecie sobie powiedzieć, że zakładacie i wierzycie, że na wasze konto za 5 minut wpłynie 10 milionów złotych, ale to nie zmienia faktu, że tak naprawdę wcale w to nie wierzycie. W tym momencie jesteście przekonani, że to po prostu jest niemożliwe. Pamiętajcie jednak, że każde założenie można zmienić. Ale to zrobicie dzięki pracy nad tą zmianą, a więc dzięki pracy mentalnej. Taka zmiana nie przyjdzie też w jednym momencie, ponieważ praca nad wpojeniem podświadomości nowych przekonań trochę trwa. U jednych może potrwać dłużej, u innych krócej, ale u nikogo zmiana przekonań nie nastąpi w jeden dzień. Dlatego zachęcam Was, abyście już teraz rozpoczęli pracę nad przeprogramowaniem podświadomości. Im szybciej zaczniecie i naprawdę będziecie solidnie pracować, tym szybciej przeprogramujecie swoją podświadomość i doświadczycie zmian, których pragniecie. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję i pozdrawiam. Do usłyszenia.